Cześć, dziś zajmiemy się klasykiem gruzińskiej kuchni, czyli pierogami hinkali. O hinkali prosiliście już jakiś czas temu. Jest to chyba pierwsze gruzińskie danie, które miałem okazję w swoim życiu próbować. Jadłem je jeszcze wcześniej niż haczapuri. I hinkali to są takie duże pierogi, w środku których znajduje się najczęściej nadzienie mięsne oraz rosół. Jeśli chodzi o hinkali, to żeby je przygotować, nie będziecie potrzebować wymyślnych składników, a sam proces przygotowania jest dość prosty. Aby przygotować ciasto na hinkali, będziecie potrzebować tylko mąki, wody oraz soli. Najlepiej wykorzystać mąkę typu 500. Będzie to takie dość twarde ciasto, ponieważ istotne jest to, aby to ciasto dobrze trzymało bulion, który będzie znajdował się w środku. Hinkali, które dziś przygotujemy, będą miały takie dość klasyczne nadzienie. Mówię o tym, że dość klasyczne, ponieważ jest to danie, które wywodzi się z gór. Danie, które przygotowywali pasterze, którzy najczęściej mieli owce, dlatego oni wykorzystywali baraninę. Dziś hinkali trafiło do miast i najczęściej wykorzystywana jest mieszanka wołowiny oraz wieprzowiny i ja mam właśnie takie mięsa. Jeśli chodzi o nadzienie, no to oczywiście bardzo istotne jest to, jakich przypraw użyjecie. I w takiej podstawowej wersji do hinkali wykorzystywana jest sól, pieprz, zmielona papryczka chili oraz kminek. Ja w mojej wersji wzbogacę jeszcze przyprawy o nasiona kolendry, kopru oraz błękitną kozieradkę. Jeśli chodzi o te trzy ostatnie przyprawy, to one nie zawsze wykorzystywane są do hinkali, ale według mnie idealnie tutaj pasują i podkręcają smak tego dania. Dlatego jeśli tylko takie przyprawy macie, to koniecznie je wykorzystajcie. A jeśli chodzi o kminek, to w Gruzji niekiedy wykorzystywany jest również kmin rzymski, ale oryginalnie w górach do przygotowania tej potrawy wykorzystywany był właśnie kminek z prozaicznej przyczyny. Kminek, podobnie jak w Polsce, jest to roślina, która w Gruzji występuje w stanie dzikim. Dlatego oryginalnie wykorzystywany był właśnie kminek. Jeśli chodzi o nadzienie, to my do niego wykorzystamy również cebulę oraz odrobinę kolendry. Tak jak wspominałem, przygotowanie hinkali jest dość proste i rozpoczynamy od zrobienia ciasta. W tym celu mąkę, którą przesiałem sobie wcześniej przez sitko, mieszam z solą. Teraz mogę rozpocząć powolne dolewanie tutaj wody. Niektórzy wykorzystują wodę gorącą, ale w Gruzji najczęściej wykorzystywana jest woda zimna. Jest to ciasto, które jest podobne do naszego ciasta pierogowego, ale tak naprawdę hinkali to nie są do końca nasze pierogi, dlatego ja wykorzystuję wodę zimną. Po około 2-3 minutach takiego mieszania i ugniatania wszystko połączyło się w jedną całość. Jak widzicie, to ciasto nie wygląda zbyt dobrze, jest cały czas takie twarde i nieprzyjemne. I takie na tym etapie powinno być. Teraz możemy przerzucić je sobie na stolnicę i ugniatać przez około 10 minut. Po 10 minutach ugniatania ciasto wygląda już zdecydowanie lepiej, ale cały czas jest takie twarde i nieprzyjemne i bardzo trudno by się z nim pracowało, dlatego w tym momencie odstawiamy je na około godzinę i szczelnie przykrywamy. Ja w tym celu wykorzystam pojemnik, ale wy możecie na przykład odstawić je do miseczki i przykryć folią spożywczą. Minęła prawie godzina i za chwilę będziemy mogli przechodzić do formowania oraz gotowania naszych hinkali, ale wcześniej powinniśmy zająć się mięsnym farszem. Przede mną leży mieszanka mielonej wołowiny oraz wieprzowiny. Możecie wykorzystać tak naprawdę dowolny kawałek mięsa. Istotne jest jednak to, aby część tego mięsa była dość tłusta, ponieważ tłuszcz da nam tutaj sporo smaku. Jeśli chodzi o mięso, to ja mam mięso, które jest mielone i obecnie w Gruzji najpopularniejsze do hinkali jest właśnie mięso mielone, ale tradycyjnie w dawnych czasach najczęściej było to mięso siekane. Jeśli chcielibyście zrobić hinkali w takiej wersji z mięsem siekanym, to możecie posiekać je podobnie jak robiłem to w odcinku dotyczącym kubdari. Jeśli chodzi o przyprawy, to część moich przypraw jest już w postaci zmielonej, część wymaga zgniecenia w moździerzu, dlatego teraz te przyprawy, które wymagają zgniecenia, przerzucam do moździerza. Do moździerza od razu dodaję również kilka gałązek kolendry, które wcześniej mogę sobie jeszcze drobno pokroić, a następnie ubiję to wszystko razem z ziołami. Ależ to wszystko niesamowicie pachnie. Teraz mogę pozostałe zioła dodać tutaj do moździerza i wszystko wymieszać, a następnie wsypać to do mięsa. Teraz do mięsa pozostało mi już tylko dodać cebulę. Jeśli chodzi o cebulę, to najczęściej jest ona albo tarta, albo jest tak bardzo drobno cięta w blenderze. Ja zrobię dzisiaj jednak to w bardziej tradycyjny sposób i postaram się ją drobno pokroić. Pokrojoną cebulę przerzucam do mięsa, a następnie dodaję do niego jeszcze kilka listków pokrojonej kolendry. Teraz wszystko to mogę dokładnie wymieszać, w międzyczasie dolewając wodę. Wodę dodawajcie stopniowo. Ja swoją wodę będę dodawał jeszcze za pomocą moździerza po to, aby wypłukać z niego te wszystkie bezcenne przyprawy.
po 3-4 minutach takiego intensywnego mieszania wszystko się nam pięknie połączyło. Farsz jest bardzo mokry, ale bardzo mokry powinien być. Może nie wygląda on w tym momencie zbyt ładnie, ale naprawdę niesamowicie pachnie. I w tym momencie mogę odstawić go sobie na bok i przejść do ciasta. W międzyczasie rozpoczynam rozgrzewanie wody, w której będziemy gotować nasze hinkali. Użyjcie najlepiej dość dużego garnka, ponieważ nie chcemy, aby hinkali w trakcie gotowania się nam posklejały. Wodę, w której będziemy gotować nasze hinkali, powinniśmy jeszcze osolić. Jak zauważyliście, tutaj soli jest dość dużo, ponieważ sól idzie do ciasta, do farszu oraz również do wody, ale proporcje dobrane są tak, aby nie było to danie przez sól zdominowane. Ciasto leżakowało ponad godzinę i już wygląda zdecydowanie lepiej. Cały czas jest dość twarde, ale teraz będzie pracować się z nim zdecydowanie lepiej. Jeśli chodzi o proporcje, które zostały podane w przepisie, to one wystarczą na przygotowanie około 18-20 sztuk hinkali. I ciasto powinniśmy sobie na takie mniej więcej 18-20 równych porcji podzielić. Można to zrobić to w ten sposób, że ciasto sobie rozwałkujecie. Można zrobić to tak, że będziecie wykorzystywać wagę. Wtedy jedna kulka powinna mieć około 35-40 gramów. Mi wyszło równe 20 kulek, ale wiem, że wszystkich nie ugotuję na raz, dlatego część sobie zamknąłem, a z pozostałymi rozpoczynam pracę. Każdą z kulek powinienem rozpłaszczyć na około 15 cm średnicy. Najlepiej do tego celu wykorzystać wałek i rozpocząć wałkowanie od środka aż do zewnątrz. Ja wykorzystuję stolnicę, która jest silikonowa, więc nie muszę za bardzo podsypywać, jeśli chodzi o rozwałkowywanie. Jeśli chodzi o kładzenie jednych placków na drugich, to jednak muszę przesypać je mąką, tak aby mi się nie posklejały. Jeśli jednak wykorzystywalibyście do rozwałkowywania taką zwykłą, klasyczną, drewnianą stolnicę, to wtedy tej mąki nie żałujcie. I w tym momencie, gdy część naszych placków jest już rozwałkowana, możemy przystąpić do ich nadziewania. Wcześniej jednak miejsce, w które będziemy odkładać nadziane placki, posypmy sobie bardzo obficie mąką. W hinkali chyba największa zabawa to właśnie nadziewanie i skręcanie tych pierożków. Jeśli chodzi o ilość nadziania, to nie może być go zbyt dużo, ale nie może być go również za mało. Najlepiej robić to po prostu na oko. A jeśli chodzi o skręcanie samych hinkali, to jest to bardzo proste. Robicie to w ten sposób, że trzymacie jedną dłoń, a drugą robicie sobie takie zakładki, które będą miały około centymetra, może półtorej. Pod koniec skręcania hinkali możecie zastanawiać się, co zrobić tutaj z tym ciastem, które Wam zostało. I na to jest bardzo prosty sposób. Po prostu otwieracie sobie zakładki, wsadzacie to ciasto gdzieś w środek. No i następnie Wasz pierożek jest już gotowy. Teraz powinniście jeszcze to sobie tak lekko wyciągnąć do góry, a następnie oderwać takim jednym stanowczym ruchem. Oczywiście nie marnujemy tych końcówek, które obrywamy. Kiedy zrobimy 6, 7, a może 8 pierożków, wtedy końcówki zbieramy sobie, tworzymy nową kulkę i dzięki temu możemy mieć dodatkowego pierożka. W moim przypadku woda zaczęła się już gotować i w tym momencie możemy rozpocząć wrzucanie hinkali do gotowania. Wrzucajcie je pojedynczo i delikatnie. Zależy nam na tym, aby one się ze sobą nie połączyły i aby nie przyczepiły się również do garnka. Gdy do wody zaczniecie wrzucać hinkali, jej temperatura się obniży. Jeśli chodzi o to, jak długo je gotować, to około 8 minut od momentu, kiedy woda ponownie zacznie się gotować. Jeśli chodzi o ilość hinkali, które dodajecie do garnka, to czasem lepiej dodać 2 hinkali mniej, tak aby się nie posklejały, niż dodać ich więcej i mieć taką jedną wielką papkę. Jeśli chodzi o dodawanie ich, to ja robię to w ten sposób, że każdego z nich sobie lekko moczę, dopiero wrzucam go do wody, a kiedy wszystkie są już w garnku, tym garnkiem możecie albo przemieszać, albo na przykład za pomocą jakiejś łyżeczki sprawdzić, czy hinkali się ze sobą nie posklejały. Po 8 minutach nasze hinkali są już gotowe i w tym momencie możemy wyciągnąć je z gotującej się wody bezpośrednio do takiej zimnej wody, na przykład z kranu, po to, aby te pierogi zahartować i aby szybciej je ostudzić. Jeśli chodzi o ten element tego przepisu, to nie jest on obowiązkowy, ale dzięki temu pierogi będą jeszcze lepsze.
I w tym momencie hinkali są już gotowe. Za chwilę pokażę Wam, jak powinno się takie hinkali jeść. Jeśli natomiast zrobilibyście tą porcję i okazałaby się ona zbyt duża, to możecie takie hinkali sobie zostawić i następnego dnia, podobnie jak nasze pierogi, odsmażyć na przykład z masłem na patelni. Jeśli chcielibyście, to hinkali możecie również przed gotowaniem zamrozić. Wtedy na solidnie posypanym mąką talerzu odłóżcie je do zamrażarki na około 30 minut, a następnie zgrupujcie je w jakimś pojemniku. Jeśli chodzi o mrożone hinkali, to przygotowujecie je dokładnie w taki sam sposób jak te świeże hinkali, czyli po prostu je gotując. A teraz chyba nie pozostało mi nic innego, jak skosztować tego wspaniałego gruzińskiego dania. Hinkali jemy w ten sposób, że chwytamy za ten dzyndzel, następnie podnosimy pieroga i pierwszy gryz powinien być takim gryzem, za pomocą którego wysiemy cały rosół, który znajduje się w środku. Więc pierwszy gryz jest najważniejszy, ani kropla nie powinna spaść nam na talerz, ani w żadne inne miejsce. Są niesamowite, farsz idealnie tutaj pasuje, ten rosołek jest naprawdę bardzo dobry. Mi cały rosół udało się wypić, więc nic mi tutaj nie wyleciało, ale za chwilę jeden z pierożków dla Was rozkroję, abyście mogli zobaczyć, jak wygląda on w środku. A jak coś, to nie powiedziałem o tym wcześniej, ale ogonków nie zjadamy, odkładamy je sobie gdzieś na bok. Mam nadzieję, że taki hinkali spróbujecie zrobić u siebie w domu. Jest to prawdziwa klasyka gruzińskiej kuchni i jeśli lubicie kuchnię gruzińską, jeśli lubicie haczapuri, to hinkali również powinniście spróbować. Jeśli spróbujecie je zrobić, to napiszcie mi proszę w komentarzu, jak Wam smakowało. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, a jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami TopGara, to zostawcie również suba. Dzięki, cześć!